polecany sen. To idiotyzm i durnota, która nie służy walce z korupcją. Tak mówił kilka miesięcy temu starosta Czesław Biłobran, sprzeciwiając się opublikowaniu oświadczeń majątkowych m.in. zarządu powiatu. Wojewoda opolski najwyraźniej nie zgodził się z tą opinią, ponieważ w 2 tygodnie po tym, jak zwrócił się do starosty o wyjaśnienia, oświadczenia pojawiły się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Jest piątek, 2 października, Marcin Jukowski. Witam i zapraszam na wiadomości. O miłości bez romantyzmu. Ja wtedy, kiedy robiliśmy ten spektakl, to miałem bardzo dużo przemyśleń na temat tego, czym jest piękno. Też, czyli powstaje szkolna telewizja w Nysie. Wszędzie, gdzie jest nasza szkoła, jest i też. Aplikacja mobilna pomoże studentowi. Starosta Czesław Biłobran, wbrew opiniom ekspertów, przez 5 miesięcy ukrywał oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu przed opinią publiczną. Czemu to miało służyć? Trudno zrozumieć, mając na uwadze jasne przepisy, które zobowiązują do ich publikacji. Będę je badał tak długo, aż uznam, że są dostatecznie dobrze zbadane, podkreślał starosta w maju bieżącego roku dla TVP Info. Zaznaczył także: może to potrwać długo, a jak już skończę je badać, to mogę opublikować wyniki tych badań, oświadczę w nich, czy są one zgodne z prawem, czy nie, dodał starosta. Niestety, jak widać, nie zbadał ich dość dobrze, ponieważ w dniu opublikowania okazało się, że oświadczenie majątkowe jego najbliższego współpracownika, wicestarosty Piotra Woźniaka, zawiera poważne rozbieżności wobec złożonego kilka miesięcy wcześniej. Okazuje się, że zgodnie z dokumentem podpisanym w listopadzie 2014 roku, Piotr Woźniak zarobił w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przez 11 miesięcy ponad 72 tysiące złotych na rękę. W oświadczeniu z kwietnia 2015 w tej samej rubryce widać kwotę 58 tysięcy złotych za cały rok. Uwzględniając różnicę miesięcy, to całe 20 tysięcy złotych mniej. To znaczy, że gdzieś uciekło 20 tysięcy? Dosyć ciekawa sytuacja. Ja myślę, że trzeba dokładnie dopytać. Mówię, to kuriozum. Następne kuriozum. Takie sytuacje nie powinny być miejsca. Jeśli nie jest to pomyłka, no to naprawdę trudno znaleźć wytłumaczenie. Czyżby wicestarosta Woźniak po doniesieniach medialnych mówiących o tym, że zarabia więcej niż jego koledzy z tytułem doktora, a jego pensja na uczelni odpowiada uposażeniu wyższego niż jego aktualne kwalifikacje, zwrócił szkole 20 tysięcy złotych? Zapytany przez nas nie pamiętał szczegółów. Ja nie mam przed sobą tych dokumentów, więc ja mam taką propozycję, żeby pan przesłał mi pytania drogą elektroniczną. Ja bardzo chętnie panu odpowiem, bo wiem, że pan jest żywo zainteresowany, jak i pana rozgłośnia. 14 tysięcy różnicy pomiędzy poborami z PWSZ-u i to drugie oświadczenie jest o 14 tysięcy mniejsze. Jak to możliwe, że pan tego nie zauważył? Na szczęście od tego są, myślę, odpowiednie służby i w tym kraju myślę, że odpowiednie służby będą w stanie pańską zagadkę rozwikłać. Powiem wprost, no to już jest akurat problem pana Woźniaka, który powinien tę sprawę no, jak najszybciej rzeczywiście wyjaśnić, bo no, nie ukrywajmy. Jeżeli są albo pojawiają się takie w cudzysłowie smaczki w naszych oświadczeniach majątkowych, no powiedzmy sobie szczerze, no one wpływają na zaufanie nasze w stosunku do społeczeństwa i myślę, że bardzo szybko pan wicestarosta powinien wyjaśnić taką sytuację, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się takie informacje, a widzę, że takie informacje rzeczywiście są. Z pytaniem na temat tych różnic zwróciliśmy się także do rektor Wilimowskiej i czekamy na odpowiedź. W tej samej sprawie poprosiliśmy o komentarz starostę Czesława Biłobrana, który odmówił nam jednak udzielenia wywiadu i przez sekretarkę przekazał, że w dalszym ciągu, czyli już 6. miesiąc, bada oświadczenia majątkowe współpracowników. No rzeczywiście, taka informacja pojawiła się również w mediach, gdzie pan starosta wypowiedział się, że będzie wnikliwie sprawdzał rzeczywiście te oświadczenia. No,
czyli co z tego wynika? Wynika z tego, że warto w terminach się zmieścić, dać to do oceny przede wszystkim osób, które mają prawo do takich informacji i same by mogły pewnie i szybciej pewnie by znalazły takie smaczki, które się pojawiają. Czy jak znam pana starostę, to chyba trochę więcej szumu i trochę zapowiedzi niż tak naprawdę takiej merytorycznej pracy. Wracając do kontrowersyjnej decyzji starosty o ukryciu przed opinią publiczną oświadczeń majątkowych swoich kolegów z zarządu powiatu, należałoby zacytować ekspertów. Starosta nie ma żadnych władczych kompetencji, nie jest nawet organem władzy publicznej. W tym zakresie jedynie wykonuje to, do czego zobowiązał go ustawodawca. Mówił w maju bieżącego roku dla TVP Info dr Jacek Zaleśny z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Piotr Woźniak nie chciał komentować decyzji starosty. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi, te oświadczenia nie są tajne, zresztą jak pan w tej chwili doskonale te oświadczenia, z tego co rozumiem, jest pan w ich posiadaniu, więc pytanie chyba już jest bezzasadne. No ale przez pięć miesięcy były nieujawnione. Bardzo serdecznie pana proszę o pocztę elektroniczną pytania. Pozdrawiam. A jak komentują sprawę jawności oświadczeń inni radni? Jeśli ktoś miał obawy lub ja bym osobiście miał obawy przed swoim oświadczeniem majątkowym, no to bym prawdopodobnie nie startował. Po to decydujemy się być osobami publicznymi, że nie mamy nic do ukrycia. Ja uważam, że jeśli ktoś uczciwie pracuje, nie musi szukać jakichś dziwnych dróg ukrycia swoich źródeł dochodu, to wystarczy, że przedstawi je jawnie. Te sprawy powinny być jawne i ja myślę, że to 90% społeczeństwa ma podobne zdanie jak ja. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, radni, członkowie zarządu powiatu, sekretarz, skarbnik i kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. Zapisy ustawy mówią, że informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne z wyłączeniem informacji o adresie składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości i mają być udostępnione w biuletynie informacji publicznej. To też jest trochę na skalę, wydaje mi się, naszego całego kraju, bo nie wiem, też nie ma może takich wielkich informacji, ale wydaje mi się, że to jesteśmy jedynym powiatem, który zdecydował się na nieujawnianie do ostatniego momentu oświadczeń majątkowych. Oryginalność cieszy, choć może nie w tej dyscyplinie, a lokalna administracja dba, by dziennikarze mieli co robić. Czyli jeszcze raz się okazuje, że to nie służby powołane do tego, tylko dziennikarze znajdują takie błędy, tak? Dziennikarze są czwartą władzą RP, całe szczęście. Dobrze, że pilnują pewnych rzeczy, bo jak się okazuje, administracja jako instytucja albo jest niewydolna, albo próbuje uciekać od odpowiedzialności. Mimo ekspansji internetu, stara poczciwa telewizja wciąż ma się bardzo dobrze. I choć coraz częściej filmy czy seriale oglądamy w sieci, to telewizja wciąż pozostaje medium, które ma nieodparty urok. Także w Nysie nie brakuje na rybku chętnego pracować przed kamerą. Telewizję założyli bowiem uczniowie gimnazjum numer 1. Ja wpadłam na ten pomysł, żeby założyć telewizję szkolną, ponieważ w naszej szkole bardzo dużo się dzieje. Ja tak pomyślałam, czemu by nie zrobić telewizji szkolnej, żeby to wszystko nagrywać. Wszędzie, gdzie jest nasza szkoła, jest i też. Też, czyli telewizja szkolna. Mamy fajny sprzęt, więc to też jest taka jakby pomoc. No, ale chyba tym pierwszym takim, dlaczego akurat właśnie ma być telewizja szkolna, to jest dlatego, że w naszej szkole bardzo dużo się dzieje. Imprezy, sport, koncerty czy olimpiady. Nic nie umknie oku, kamery też. Telewizja funkcjonuje jak redakcja z prawdziwego zdarzenia. Każdy wie, co ma robić, każdy ma swoje przydzielone zadania. Newsy. Newsy to są właśnie wszystkie wydarzenia kulturowe, czyli jakiś konkurs lub jakieś dyskoteki, wieczorki filmowe. Są też wydarzenia sportowe, czyli wszystko, co się dzieje, mamy siatkarki, bo z nimi tak nawiążemy współpracę, że będziemy tam, gdzie one są. Tak, SOS. To są wydarzenia sportowe, no chyba, że jak jest jeszcze na przykład jakaś akcja weź rowerek na spacerek, która ostatnio była, to też był tam też. I jeszcze jest muzyka,
Muzyką zajmuje się Łukasz i to jest, co miesiąc jest jakiś gatunek muzyczny. Jazz, pop, metal. Co miesiąc staram się znaleźć jakąś osobę, która słucha danego rodzaju muzyki, na przykład jazzu, metalu, bluesa itd., itd. I przygotowuję jakieś ciekawostki na temat danego gatunku muzycznego, na temat sławnych postaci, które sławią się właśnie wykonywaniem, graniem danego rodzaju muzyki oraz różne ciekawe rzeczy i bombarduję gradem pytań osoby, która akurat się natrafiła, która akurat słucha tego jazzu. Ogólnie właśnie też zbieramy wszystko ze sportu, na przykład mówimy jeszcze o SOS-ie, czyli o Szkole Ośrodku Siatkarskim. U nas dziewczyny bardzo dobre są. A czemu sport? Czemu tą działkę wzięłaś? Ja po prostu lubię sport. Na WF-ie ciągle jestem aktywna, staram się jak najczęściej ćwiczyć i nawet jak mam przyzwolenie, to ja biorę ten strój i po prostu się przybieram i ćwiczę. Zbieram wszystkie informacje i układam to w jakąś sensowną całość, a potem siadamy i nagrywamy wszystko. Spotykamy się w każdy piątek. Układamy wszystko. Kto wie, być może za jakiś czas do naszej redakcji trafi ktoś z dziennikarskiej ekipy z gimnazjum numer 1. A na razie zachęcamy, by oczywiście oprócz naszych wiadomości śledzić także telewizję też. Witamy w pierwszym wydaniu telewizji szkolnej. Magdalena Wacowska. Stanisław Nachlocz. Zaczynamy. Ekipa Gry Niebanalne razem ze Stowarzyszeniem Harmonia w Chaosie zachęca do spędzania wolnego czasu w nadchodzącą niebanalną sobotę. Wśród atrakcji znajdzie się loteria, strzelanie z łuku, fotobudka i oczywiście gry planszowe wszelkiego rodzaju. A to wszystko w murach Nyskich fortyfikacji. Loteria, łuki, rolki i gry planszowe. Zapowiada się niebanalna sobota. Zabawa rozpocznie się o godzinie 15 na Forcie Prusy. Zapraszamy wszystkich Nysan, jak i mieszkańców najbliższych okolic 3 października na niebanalną sobotę na Nyskie Forty, dokładnie na Cytadelę Fortu Prusy, zawierzą ciśnień. Organizatorzy postarali się o całą masę atrakcji, emocjonujące konkursy, pokazy i ognisko do białego rana. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w grze zespołowej polegającej na strzelaniu z łuku do przeciwników lub do celu. Będzie pokaz jazdy na rolkach i mobilne studio fotograficzne Fotobudka, a także cała masa gier planszowych dla całej rodziny. Ponadto koralia, taniec z igłami i strzelnica ASG. Nowość Nysa będzie drugim miejscem, gdzie taka atrakcja będzie możliwa. Są to takie łuki ze specjalną nakładką na strzałę i z nich oto będzie można do siebie postrzelać. Nazywa się to Archery Battle. Jest w uproszczeniu na zasadzie znanego wszystkim paintballa. Cóż mogę dodać? W głównym sprzęgu będzie pewno dobra rodzina, dobra zabawa w rodzinnej atmosferze. Wszelkie pytania odnośnie niebanalnej soboty możecie Państwo kierować drogą mailową lub telefonicznie. Informacje na stronie internetowej www.grynibanalne.pl. Czekaj, bo do góry nogami jest trzymany. No, wy tak kręciliście. Na rynku nieustannie przybywa smartfonów, a ich użytkownicy personalizują je poprzez mobilne aplikacje. Muzyka, filmy, gry, przeglądarki, mapy, aż po portale społecznościowe. Chcąc oszczędzić czas, coraz częściej sięgamy po smartfony celem znalezienia potrzebnych informacji. Aby zatem ułatwić życie nyskim studentom, została stworzona specjalna aplikacja. Plany lekcji, kontakty, wydarzenia wystarczy jedynie kliknąć. Absolwenci informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, idąc duchem czasu, stworzyli dla nyskich żaków specjalne oprogramowanie, które pozwala odnaleźć się studentom w akademickiej codzienności. Aplikacja zaoszczędzi studentom wertowania kolejnych kartek i poszukiwań w sieci. Teraz bez trudu będą mogli znaleźć na przykład plan zajęć. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego oddała do użytku studentów nową i nowoczesną aplikację, która pomoże funkcjonować studentom w życiu uczelnianym. Ta
aplikacja pozwala za pomocą smartfona, czyli telefonu, który no już chyba każdy student ma i nosi ze sobą, korzystać na przykład z planu zajęć. Będzie można już tylko kliknąć i od razu wyświetli się plan zajęć dla konkretnego studenta, konkretnego roku i kierunku studiów. Dzięki aplikacji studenci będą mieli pod ręką cały kalendarz wydarzeń. Będą na bieżąco otrzymywać istotne dla nich wiadomości. Bez trudu sprawdzą, kiedy wykładowca ma godziny rektorskie. Nie przegapią także żadnej imprezy. Studenci będą informowani poprzez tę aplikację o wydarzeniach, które mają miejsce na uczelni. Będą dostawać ważne komunikaty, na przykład te dotyczące godzin rektorskich, na które studenci przecież czekają z utęsknieniem. Ale także będą mogli sprawdzić, gdzie i kiedy, w jaki dzień, w jakiej sali, w jakiej pracowni można znaleźć wykładowców, których akurat potrzebują. Studenci, którzy nie posiadają jeszcze oprogramowania, mogą je z łatwością znaleźć na stronie internetowej i pobrać na swój telefon. Automatycznie po kliknięciu na ten link przechodzimy do marketu Google Play, gdzie możemy pobrać tę aplikację. Wystarczy kliknąć ikonkę zainstaluj. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy kliknąć ikonkę otwórz. My postanowiliśmy zapytać u źródła, czyli u samych studentów, co sądzą o nowej aplikacji. Ta aplikacja jest świetnym rozwiązaniem, jest to przede wszystkim innowacja. Ściągnąłem, nie powiem, że jest to fajne rozwiązanie, bo nie trzeba na ostatnią chwilę szukać, pytać się, dzwonić po kolegach, tylko wiadomo, że jest jak wolne, to wolne. Jest w bardzo ładnych kolorach, możemy na bieżąco dowiadywać się informacji, co się dzieje na uczelni, jaki mamy plan, co jest oczywiście najważniejsze. Aplikacja jest przejrzysta, wszystko szybko robimy i chodzi o czas, także ta aplikacja nam zaoszczędza dużo czasu, z tego względu właśnie, że nie musimy wertować tych stron, tylko mamy wszystko w jednym miejscu, informacje o planach zajęć, o wykładowcach, o uczelni. A informacje o imprezach? A tego jeszcze nie sprawdziłam. Ale będziesz sprawdzać? Jeżeli będą informacje o imprezach, oczywiście. Aplikacja stworzona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie nie jest ostateczną wersją. Będzie ona stale modyfikowana i rozbudowywana. Oddana do użytku 1 października ma zostać recenzowana przez studentów i wkrótce na ich potrzeby uzupełniona. Wszystko na opak, wszystko nie tak. Z początku ciśnie się na usta podczas oglądania spektaklu Piotra Szczerskiego, który sięgnął po sztukę Jakiś i Pupcze. Smutną komedię Hanocha Lewina, słynnego izraelskiego dramatopisarza, duchowego brata Samuela Becketa. I nie może być inaczej, bo choć Lewin, a za nim Szczerski, opowiada historię niby miłosną, już na wstępie wypadałoby raczej porzucić myśl o magicznych uniesieniach i metafizycznych wzlotach. Jakiś i Pupcze to dwa nieszczęśliwe brzydactwa na siłę wyswatane przez rodziny. Pupcze jest jednak tak brzydka, że Jakiś ku rozpaczy i złości wszystkich nie jest w stanie sprawdzić się w roli męża. Rodzice oraz szwagier robią więc wszystko, aby wzmóc jego potencję. Pomagają w tym zarówno prostytutka, jak i księżniczka, lecz nie na wiele to się zdaje. To jest to jakiś takim, jeżeli chodzi o Pupcze, no jej... jakimś takim cierpieniem. Uważam, że to jest strasznie dobra osoba, która strasznie zakochała się w facecie. Zakochała się w facecie, chce mieć dziecko, wyobrażała sobie to, jak to będzie, przeczytała wszystkie książki na ten temat. No a on nie może, bo wiadomo dlaczego. No i oni robią wszystko, żeby mu... A tu się nie udaje. No i ona... Ona po prostu chce, żeby ją kochać. Ona chce, żeby... Chce mieć dziecko. No. W Jakiś i Pupcze Lewin bezlitośnie odziera mit miłości z grubej warstwy poezji, jaka wokół niego narosła. Drogę ku osiągnięciu człowieczej pełni uzyskanej w akcie zjednoczenia dwóch dusz demaskuje jako mozolny, okraszony cierpieniem trud, podszyty przemożnym strachem przed samotnością i podejmowany w imię osiągnięcia celu o wiele bardziej pragmatycznego, wypełnienia ludzkiego przeznaczenia ze starej, dobrze znanej sentencji biblijnej. Słowa te, wypowiadane na wiele sposobów, znakomicie mogłyby posłużyć za motto tej śmiesznej i zarazem bardzo gorzkiej sztuki. Sztuka stawia pytanie o to, czym jest piękno, jak je definiujemy i w czym ono się wyraża. Ja wtedy, kiedy robiliśmy ten spektakl, to miałem bardzo dużo przemyśleń na temat tego, czym jest piękno w ogóle. I wydaje mi się, że jakby tutaj jest istota w ogóle tego przesłania i tego czegoś, o co pan pyta. Czym jest tak naprawdę piękno i czym jest brzydota, że są jakieś kanony. I też jest to,
jakby ważne, bo czy oni są naprawdę brzydcy? Znaczy oni są brzydcy dlatego, że tak ich ludzie postrzegają i że tak im mówią, że oni są brzydcy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to są piękni ludzie, że mają jakieś swoje wartości, że mają jakieś swoje wnętrze, że mają coś więcej niż tylko tą brzydotę, o której wszyscy mówią w koło. Teatralny świat Lewina, cyniczny, kipiący wulgarnością, poczuciem beznadziei i smutku, choć okraszony sporą dawką czarnego humoru, nieraz bardzo ciężkiego, lecz jakże trafnego, zyskuje w kieleckim spektaklu na wskroś sympatyczne oblicze. Bije też z niego pokora wobec zmarnowanego ludzkiego życia, które, jak to u Lewina bywa, nieuchronnie staje się zakładnikiem ciała, a wraz z nim pożądania zwierzęcych instynktów bezlitosnej fizjologii. Jego wskazówka pokazuje szóstą. Ale co? Jaka wskazówka? Na szóstej. Sprężyna się nie naciąga. No nie każdy ma produkcji szwajcarskiej, jak szwagier. O! Dwóch zegarmistrzów, proszę bardzo. Jego wskazówka stoi na szóstej. Jaki? Szóstej. Jaka wskazówka? Jaka wskazówka? Policja. Stoi na szóstej. Nie stoi na szóstej. Zwisa na szóstej. Hanoch Lewin zapisał już jakby w didaskaliach, czyli w początku, w tytule to jest zawarte wręcz, że to jest jakiś i pupcze smutna komedia. No bo to jest smutna komedia, no bo śmiejemy się tak naprawdę z czyjejś tragedii, no to jest smutne, ale śmieszne. To jest tak jak w życiu, że najbardziej nas śmieszy wtedy, kiedy ktoś się na przykład przewróci. Czyli wtedy, kiedy komuś się nie uda, śmieszy nas. Nie wtedy, kiedy wszystko się udaje, tylko wtedy, kiedy nie zawsze jest tak, jak powinno być, no. I to jest smutna komedia, także jeżeli pan przeczytał, to rzeczywiście jest to już zawarte przez autora. Podnieś ręce do góry, wyjdź do nas i spokojnie poddaj się katastrofie. Impotent, impotent, proszę! Mąż nie jest impotentem. On nie może z brzydkimi. Przeszła na stronę wroga. Córko moja z krwi i kości, inwestycja moich zimowych kalesonów. Popatrz na ciebie. Nie dość, że brzydka, to i na dodatek kulawa. Tegoś tylko trzeba było kalectwa. W ostatecznym rozrachunku smutna komedia wcale nie jest smutna, jest pogodna. Sceniczny, miejscami nad wyraz brutalny świat Lewina został oswojony w teatrze. Bardzo fajne. Naprawdę ciekawe przedstawienie. Co najbardziej się pani podobało? Trudno powiedzieć. Wszystkie postacie były super. I było, akcja cała też. A nie było to trochę kontrowersyjne? No, zależy w jakim wieku jest widz. Ale wszystko było okej, było naprawdę fajne. Bardzo fajna sztuka, z przyjemnością mi się oglądało, także mam nadzieję, że następne, bo już na Nyskim Domu Kultury na online widziałam, że są następne spektakle teatralne, no i z wielką chęcią będę przychodzić i oglądać. Co najbardziej się pani podobało w tym spektaklu? To znaczy, no najbardziej oczywiście gra, dlatego że scenografia, choreografia była taka dosyć oszczędna. I gra aktorów, no i sam oczywiście, sama sztuka. A teksty? No teksty przede wszystkim, no takie trochę rubaszne, mocne, trochę takie inne niż jestem przyzwyczajona, ale bardzo dobra sztuka, polecam. Dziękuję pięknie. Co, jak się podobało? Młodzieży bardzo. Bardzo. My byłyśmy, znaczy, byłyśmy bardzo zaskoczone tematyką. Na początku. To był szok. Pierwszy akt chyba był dla nas troszeczkę zaskakujący, ale potem w miarę, powiedzmy, akcji chyba uznałyśmy, że trzeba różnej tematyki się chwytać i chyba to jest dobre. Zakończenie przedstawienia dla wielu widzów mogło być zaskoczeniem. Zakończenie tego przedstawienia mogło być zaskoczeniem dla wielu, no ponieważ właściwie była to komedia egzystencjalna, ale ponieważ autor tego przedstawienia, nieżyjący już Hanoch Lewin, był Żydem, więc jakby takie naturalne skojarzenie, które było reżysera do tego Holokaustu po prostu, że to jest pokolenie, którego już nie ma.
że tylko tyle będzie wiadomo o tym pokoleniu, ile my w tej chwili Państwu pokazujemy i ile Wy będziecie pamiętali o tym pokoleniu, którego nie ma. I to wydaje mi się, że to jest chyba jakby największa istota tego spektaklu, że to wszystko, co się wkoło dzieje, to jest normalne, to jest życie, to jest właściwie wszystko, to jest i seksualność, i problemy, i bieda, i bogactwo, i piękno, i brzydota, ale chyba istota jest zawarta w tym finale, wydaje mi się, najbardziej. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na najbliższe wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia. Finans polecany sens.